Ile masz lat? 33. Powiedz nam, po co my żeśmy dzisiaj tu przyjechali, tak naprawdę? Nie dorwać. Nie. Przyjechaliśmy się z tobą spotkać. Dorywa to wiesz, chłopaki gdzieś tam. A nie, chodzi o to, żeby... Dobrze. Mogę dokończyć? Grzecznie, spokojnie. A nie, bo ja skąd mam, ale mogę dokończyć? Tak. Bo ja mam takie wrażenie, jakbyś się myśli... Nawiązywałeś kilkukrotnie kontakty z osobami poniżej 15 roku życia. Podsumujmy. Zdobywałeś ich na początku zaufanie. Tak. Wypytywałeś. Tak. Wygrałeś takiego dobrego wujcia, zapraszacza do zamieszkania. I potem w porach między 21 a 23, co się działo, Grześ? To było takie już pisanie, takie bardziej... To ja to pozwolę, że skomentuję. Dobra. Nasz Alvaro codziennie wypytywał. Wiedząc kilkukrotnie, ile ma lat i sam zaczepiając takie dzieci. Nie masz ochoty na seks? Sam na sam? To można było się już z tobą zabawić? Twój profil? Tak. Rozumiem. No. Można tak pisać do dzieci? No nie masz. No to czemu ty tak robisz, Grzesiu? Słuchaj, rozmawiamy szczerze. Czemu no, tak robisz? Po prostu... Podoba ci się to? Jakby to tak powiedzieć, żeby to dobrze z mojej strony... Słuchaj, powiedz szczerze, to nie musi super brzmieć. Ja wiem, że jesteś zestresowany, nikt od ciebie nie oczekuje i nie wiadomo czego. Nie wiem, podobały mi się, o, w ten sposób. Podnieca cię to, tak? No. Ja, bo dzieci. Do kobiet też nie masz. Powiedz nam, Grzesiu, z czego zasłynąłeś ostatnio w rozmowie z osobą dorosłą akurat w tym momencie? Co chciałeś zrobić jej córce? No nie pamiętam. Przypomnieć? No może. No ja tego na głos nie powiem, bo sam, żebyś powiedział, co to zrobiłeś. Przeczytaj sobie na dole. I powiedz, jak mężczyzna z wartościami, co chciałeś zrobić? Dlatego pytałem. Powiedz, jakie zadałeś pytanie. Czy wzięła go ona? Ona to kto? Córka. Która miała? 9. Ile czego? Lat. 9 czego? Powtórz. 9 lat. Chciałeś, żeby 9 lat co wzięła? To jak facet? Penisa. Czyjego? Mojego. To powiedz to teraz jak facet, jeszcze raz powtórz. Chciałem, żeby 9-latka tak? Wzięła mojego penisa do buzi. I teraz masz tak. Co? To przyjedzie jeszcze? Lekarz, który cię wyleczy. Chodź, włoży ci. Chcę ci włożyć do czego? Myślę, że nie będzie mnie biła nic. No. Czy ja wyglądam na kogoś takiego? Nie wiem, no. Co? Nie wiem, no. Bił cię ktoś? No. Kiedyś. Za co? Może cię bili za kontakty z małoletnimi? Nie. Za coś innego. Pobawimy się. Gramy wyzwania? Lubisz grać z dziećmi wyzwania? No nie, no. No nie. Już ci przeszło. Przeszło. A niech pan mi powie tak. To jak co? To leczenie wyglądało? Co? To leczenie. Jak to leczenie wygląda? Tak. Gdzie muszę się zgłosić albo coś? Nie musisz. Dlaczego? Co? Dlaczego? Słuchaj, jesteśmy tacy fajni, że... Zobacz, przyjeżdżamy do ciebie. Ale ja nie chcę dostać jakieś... Co? Nie wiem, wpierdol albo czegoś. Ty nie jesteś zawodnik na wpierdol. Przepraszam. Słuchaj. Ciebie już życie bije. Pokazujesz mi, że tuszujesz dowody, wiesz? Wiesz, że to jest przestępstwo? Wiem, Micze. Co masz zrobić? Żebym ten przestał? Co masz zrobić, żebyś przestał? Masz przestać chyba, nie? Ja mam ci powiedzieć, co masz zrobić, żeby przestać pisać do dzieci? Przestanę pisać i jeszcze usunę cały konta. Świetnie. Mogę. Powiedz mi, do ilu dzieci tak pisałeś? Nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamiętasz, do ilu dzieci tak pisałeś? A ile dzieci masz znajomych na Facebooku? Gdy teraz chcę całe konto usunąć. Dobrze, ale ja się pytam, ile masz dzieci? Jutro mnie będzie na koncie. Świetne, ale ja się nie o to cię pytam w tym momencie.
Pytam cię, ile masz dzieci w znajomych na Facebooku? Z iloma dziećmi utrzymujesz konwersację? Może z jedną? Z jedną. Z jedną tylko. A czemu akurat napisać do dziecka? Nie wiem. No jak nie wiesz? Jak nie wiesz, dlaczego napisałeś? Nie wiem, jakieś... Może chciałem sobie popisać trochę? To ty wyprawiasz. Bo słuchaj, zaczepiasz te dzieci o różnych porach, to jest pierwsza rzecz. Wiesz, że takiego typu rzeczy poniżej 15 roku życia są karalne? Nie. To dlaczego według ciebie 8 razy to zrobiłeś, czyli popełniłeś przestępstwo? Nie wiem, coś mi odpierdala. Nie przeklinamy. Bo ja my jesteśmy z tobą, malnie z tobą rozmawiamy. Widzę pierwsze, co to cię to cieszy, nie? Nie. Nie cieszy cię to. Nie cieszy mnie, jestem bardzo zdenerwowany. Ale wyluzuj, jest wszystko spokojnie, chłopie. Siedzimy, nikt tutaj na niej nie podniósł. Chcieliśmy porozmawiać. Chciałeś rozmawiać sam, tak? No. No to rozmawiamy. Czy wolno skłaniać dzieci, żeby patrzyły na akty seksualne, które wyprawiałeś? Nie wolno, bo to jest karanie. To dlaczego to robisz? Dlaczego to robię? No. Nie wiem. Tak po prostu. Zaraz dojdę do tego jednego słówka i głośno mówię. Ja ci powiem, dlaczego to robisz. Wiesz, dlaczego to robisz? Dlaczego? Konwersacja z dzieckiem jeden. Poczekaj. Ja ci powiem, dlaczego to robisz, a ty powiesz, czy to jest prawda. Spokojnie. Lubisz to robić, ponieważ napisałeś, bo ci się to podoba. No właśnie. Czyli jaka jest odpowiedź? Albo jeszcze mnie to podnieca. Podnieca cię to. To tak jeszcze było. Ale było czy jest? Było. Było. A teraz już nie jest? Nie. Wleczony już jesteś. Zaczepiają mnie. Ja tak nie mówię. No dobra, ale ja to też powiem. Dobra, ona do ciebie napisała, nie? Nie wolno. Bach, piszecie, że ma 14 lat, tak? No tak, tylko dokładnie nie pamiętam, jak to było, bo to już stare dzieje. No tak, no 3 lata, gdzie kto by to pamiętał, nie? Jedno dziecko w tą czy w tą, nie? Już się boję trochę. Ale nie masz się czego bać, nic się nie stanie. Boję się, że ktoś mi wywiezie albo zabierze mi coś. Widzisz, żeby ktoś siedział za kierownicą samochodu? Tu jest kierownica, przede mną. Widzisz? Przede mną jest kierownica auta. Widzisz, żeby ktoś tam siedział? No właśnie. To myślisz, że auto samo odjedzie? No właśnie. Więc możesz się w tym momencie wyluzować i rozmawiamy, tak? No. Pytam się, dlaczego zaczepiasz dzieci w internecie? Nie wiem. Czemu nawiązujesz konwersację? Czemu z dziećmi? No jak nie wiesz? Twoje pisanie było ukierunkowane na tematy erotyczne. Więc jak nie wiesz? Pisałeś o tym, że cię to podnieca. Niczego nie wiesz. Chciałem tam sobie, bo podnieca, no ale to przestałem. Chciałeś, ale przestałeś. Czyli podniecało cię to i przestało cię to podniecać, tak? No. Ale cię podniecało. Podniecało cię dziecko. Już nie. Już nie. Teraz to, co mi pisać, to już przestałem pisać. Aha. I przestałem podniecać. Przestałeś się podniecać. Czyli przestałeś się podniecać, bo my przyjechaliśmy, tak? I przeszła ci, zabawa się skończyła. Co? Ja cię wszystko załatwię, patrz. A teraz coś poczytam, nie? Mhm. Zobacz, dobra. To jest twoja korespondencja. Mhm. To są teksty z korespondencji, którą tutaj mam. Słuchaj. Chcesz buzi? Masz buziaka. Mam ochotę na ciebie, żeby się z tobą kochać. Co miałeś na myśli, pisząc do dziecka, mam ochotę się z tobą kochać? Kurde, nie pamiętam, kiedy to było. Nie pamiętam, kiedy to było. To ja ci przypomnę, poczekaj. Można, no? No pewnie, że można. A chciałem ci dobrze zrobić. Co oznacza zrobić dobrze dziecku? No to oznacza, że... Nie wiem, no, jak mów głośno, no tak jak ty to rozumiesz. No co oznacza zrobić dobrze? No nie wiem, no to sobie tam ręka wpada, ja sobie balę coś takiego, coś podobnego do tego. Mm. Czy pokazać ci mojego penisa? To jest twój tekst, nie to, żebym ja ci mówił teraz do tego, nie? No, to, może trochę ciszej. Aha, no dobrze, można trochę ciszej, mówię. Czy pokazać ci mojego penisa? Jeżeli chcesz. Po cichu nikt nie musi... Po cichu nikt nie musi wiedzieć. Czy wiedziałeś, że takie rzeczy to jest przestępstwo? No wiedziałem. Wiedziałeś. Mimo to... Mimo to byłem głupi, naiwny. Naiwny byłeś, a czemu byłeś naiwny? Nie wiem. Chyba... Mi adwokat załatwia tak leczenie. Słabo, ja bym cię szybciej załatwił. Słabiutko, masz adwokata z urzędu? Z urzędu, ale jest dobry. Ale co, dwuseta? Dwuseta też wcześniej jest?
Nie, wcześniej to siedziałem za nietykalność cielesną i za grzywnę. Nietykalna cielesna, ale nietykalna cielesna no, to osoby małoletniej? Nie. Aha, no to nie, o tym nie, rozmawiamy. Kiedyś miałem styczkę z policjantem i dlatego to nie. No to kurde, to masz to co innego masz, nie? To no nie tak, mam, to już nie, no. Siedziałem za to także. Za co siedziałeś? Za kontakty z osobami małoletnimi czy za policjanta? Nie, za policjanta. Aha. A teraz to siedziałem za... A to chyba git byłeś, co? A gdzie? Nie byłeś gitem? No za policjanta tam myślałem, że się gitem jest. Ale to nie była jednorazowa sytuacja. Wiemy, ale tak właśnie... wielokrotnie. Mogę wam pokazać? Ale ja mam twoje teksty. Ja mam twoje teksty, na przykład to jest jeden z nich. A dotkniesz kiedyś piersi swojej mamie? Ja wiem. No i dlaczego tak pisałeś? Dlaczego nie dziecko miało dotykać piersi mamy? Nie wiem. Dlaczego tak pisałeś? A ja mam tutaj odpowiedź swoją. Bo dziecko zapytało, dlaczego ma to robić. I odpisałeś, a lubię bardzo, jak dziewczyna trochę masuje piersi swojej mamie.